Ania, tu w tym oknie minęło 23 lat i mnie 23 lata przybyło. Ci, którzy wtedy 23 lata temu byli tu pod tym oknem franciszkańskim, mają też 23 lata więcej. Było cudownie, cudowne wrażenie. W ogóle wspaniale było wrócić do tych chwil, kiedy Jan Paweł II był z nami. Niesamowite wrażenie. Bardzo widowiskowo i bardzo emocjonalnie. A czy byliście Państwo tutaj wcześniej pod kurią, kiedy papież bywał w Krakowie? Tak, byłam. Byłam wtedy dużo młodsza oczywiście niż teraz, ale tak. Byłam i przeniosłam się myślami, wspomnieniami do tamtych chwil. Także te słowa, które teraz mogłam sobie przypomnieć, słyszałam również osobiście, także cudownie. Dziękuję Państwu. Dobrześnie, że walić Izraelici nie wiadomo, jak ona jeszcze długo potrwa. Życzę Wam, żebyście trwali tu pod tym oknem, a jak mi brakuje, to żebyście tak nachodzili kardynała obecnego. Ja tutaj z tego okna tego i owego się nauczyłem, co mi potem pomogło w różnych miejscach. No bardzo ciekawie jest to nakręcone. Dla mnie za krótkie, powiem szczerze, bo no człowiek chciałby całość jeszcze, prawda, więcej tych wspomnień zobaczyć, no ale i tak jest to fantastyczny pomysł, uważam. No, dlatego zostałyśmy na drugie, chcemy to po raz drugi zobaczyć. No. A czy tobie się podobał taka projekcja na kurii? Bardzo, było bardzo fajnie. Bardzo Wam dziękuję za te spotkania pod oknem, jak za dawnych latach i teraz. Jesteście już inną młodzieżą, ale nawyki są te same, dobre nawyki. Niestety jest to spotkanie pożegnalne. Które przyszły do głowy, jak się to wszystko oglądało i przypominało to wszystkie te pielgrzymki. Wzruszenie największe. A czy Państwo bywali tutaj wcześniej na Franciszkańskiej 3 za życia Jana Pawła II? No niestety nie było okazji, ale bardzo żałujemy. I ten mapping, to wszystko zmontowane, te słowa z okna, to było coś pięknego. Dziękuję. No proszę, abyście się za mnie tu modlili. Za życia mojego i po śmierci.